Guys, witam cieplutko z Bach z tej strony. Słuchajcie, dzisiaj mamy bardzo, bardzo, bardzo ładny blues, biały blues. Blues for Jenny. Ten blues zagrał John Mayall w 60-tych latach. Więc spróbujmy sobie zagrać prymkę gitarową, tą główną gitarę. Może powiemy 2-3 słowa również o gitarze, która jest w backgroundzie w tym nagraniu. W nagraniu nie ma bębnów, nie ma gitary basowej. Nagranie jest bardzo gitarowe, bardzo, bardzo kocio brzmi, prawda? Jest bardzo takie suche, niemniej. Moim zdaniem jest jeden z lepszych bluesów. Oczywiście tu jest wokal, ja nie będę śpiewał. Blues for Jenny, Johnny Mayall. Jest fis. Słuchajcie. Drugi próg, oktawa. Tu uderzam fis i oktawy na czwartym, na D. Ok. Robię hammer on do cis. Drugi, czwarty i potem idę na E. Czyli mam. I to wszystko. Potem dogrywam agis fis. Czyli popatrzmy sobie powoli. Hammeron E, a cis F. Prawda? Drugi, czwarty tu na D. Hammeron drugi, czwarty. E, piąty, czwarty, drugi. Wszystko. Potem idziemy do H. Prawda? Wracamy do bis. Cis. To samo gramy. H. I potem jest ten moment. I wish my Jenny. To on gra. Fis. A. H. Prześliczny blues. Więc tak wygląda pierwsza gitara. Co robi druga gitara? Więc słuchajcie, druga gitara gra fis. Aha, jak jesteśmy w fis, pierwsza gitara. Prawda? W tym momencie druga robi fis. Aha, fis, fis, aha. Jak pierwsza gitara idzie do H, druga gitara gra HD. Wraca do fis. Potem jest cis tu, prawda, bo gramy do H, potem gramy czwarta w tym momencie. Prawda? Ta gitara robi, gra cis, pół taktu, potem idzie do E, do tego E, nie do 5, nie do tego, do tego takiego bardzo barokowego i wraca na H. I wraca na fis. Dum-da-ram. Zagrajmy sobie może wszystkie razem, prawda, kółeczka. H. Do drugiej H. Wracamy do fis. I fis, aha, i od nowa blues. Jak to wygląda, prawda, z gitarą tą rytmiczną, to słyszeliśmy na początku. Dziękuję ślicznie za wasz czas. To był John Mayall
Jenny, Blues for Jenny. Graliśmy pierwszą gitarę i powiedzieliśmy dwa słowa o gitarze w backgroundzie, o gitarze rytmicznej. Dziękuję ślicznie za wasz czas. Pozdrawiam cieplutko. Take care, guys, and see you soon.